Witam Was w omówieniu kolejnej części zadań syndykatu. Tak, syndykat. Więc po długim oczekiwaniu, chyba nawet 3 tygodnie albo dłużej, w końcu dostaliśmy trzecią część zadań syndykatu. Zadania syndykatu 3. Trzeba dalej jednoczyć syndykaty. Znajdź i odzyskaj skradzioną technologię oświeconych, by zdobyć ich zaufanie. Więc w ostatniej części, dla tych, którzy nie pamiętają, próbowaliśmy zdobyć zaufanie dwóch syndykatów, czyli klanu Lisa oraz syndykatu od Mizuki. Teraz nie pamiętam, Straż Rzeczna? Czekajcie. Tak, Rzeczna Straż, Rzecznej Straży. I jednocześnie próbowaliśmy nie tylko zdobyć ich zaufanie do siebie, ale też do, tak jakby pomiędzy nimi, ponieważ pomiędzy klanem Lisa i Rzeczną Strażą były jakieś niesnaski. Nie lubili oni siebie, tak jakby nawzajem, więc najpierw musieliśmy pogodzić ich ze sobą. No i dzięki temu postanowili oni współpracować z nami. A dzisiaj, tak jak właśnie mogliśmy to przeczytać, będziemy próbować zdobyć zaufanie oświeconych, czyli syndykatu od Mistyki. Oświeceni. Tak? No, i mamy w tym tygodniu 4 zadania tylko, więc bez zbędnego przedłużania widzimy się w grze. Więc jesteśmy już w grze i powoli zbliżamy się do punktu, gdzie znajduje się automat. Okej. Lądujmy. Nie wiem, czy ktoś tu z nami wyląduje. Chyba tak. Okej. To trochę tu ogarnijmy. Dzięki za wzięcie mi broni. Weźmy to, weźmy to i chodźmy do automatu. Tu jest automat, dobra. Zhakuj automat do gier. O, czyli standardowo. Zielona kropka do fioletowego X-a. Okej. Otwórz skrzynię z użyciem broni, by odzyskać ukradzione części elektryczne. Okej. Więc tutaj mamy jakiś znacznik. Czekajcie. Dobra, będzie tam. Aha, mamy jakiś znacznik tutaj. Zobaczmy. Otwórz skrzynię z użyciem broni. Okej. Część elektroniczna. Musimy znaleźć takie 3. A, czyli tu jest kilka tych skrzynek. No dobra. To spoko. Że nie trzeba latać gdzieś daleko. Druga. I spróbujmy trzecią bronią. Co jest? No nieważne.
Okej. Załóż plecak z czujnikiem. Wykonaj trasę przez te pierścienie kalibrujące, żebyśmy mogli zebrać potrzebne dane. Dobra, czyli jeden czujnik mamy tu i drugi tu. No to udamy się tutaj do tego bliżej. Zobaczymy, o co chodzi. Okej, a więc jesteśmy już na miejscu. Idziemy zabrać nasz plecak z czujnikiem. Okej. Porządnie zapnij plecak z czujnikiem. Wyślemy cię przez szereg pierścieni kalibrujących, by pobrać dane sabotażysty. Skutki uboczne powinny być nieznaczące. Przez jakiś czas możesz czuć smak swoich oczu, ale to minie. Okej. Musimy pokonać trasę przez pierścienie kalibrujące, niosąc plecak z czujnikiem. Okej. I w ogóle tak przy okazji też powiem, że do gry powrócił klasyczny, standardowy pistolet maszynowy. Okej. Dwa. Pierścień numer 3. Pierwszy numer 4 i numer 5. Nasz sabotażysta ma powiązania z niespotykanymi. Nie zrozum mnie źle, od czasu do czasu lubię odrobinę chaosu, ale nie bez celowego. Niespotykani są nieobliczalni. Nie obchodzi ich, kogo skrzywdzą. Subtelny sabotaż nie jest w ich stylu. Coś się kroi. Okej, okay. Więc mamy jakąś kolejną grupę niespotykani. Czy jakoś tak. Jeżeli się nie mylę, to do tej ekipy należy Triarcha Nox oraz jeszcze dwie postacie, z czego jedna ma wyjść w nadchodzącej ekipace. Dobra, musimy się teraz zgłosić do Mystiki. No, myślę, że spróbujemy zrobić to jeszcze w tym meczu. Jak nie, to już w następnym. Okej, więc jesteśmy w obłupanej odkrywce i powoli zmierzamy do Mystiki. Ona jest tu w tym domku. Szybko, czy zdążymy? Myślę, że tak. Aczkolwiek, czekajcie. O, tutaj mamy niebieski. Ale... O, właśnie. Albo oto. Czekajmy chwilę. Leczmy się. Dobra, chodźmy pogadać z Mystiką. Dobra, nie pogadamy z nią, bo zginęła od burzy. No. No, bo i tu w ogóle nie ma. No to dobra, to w następnym meczu z nią porozmawiamy. Okej, a więc jesteśmy już w kolejnym meczu i zbliżamy się do Mystiki. Mystiki. I tym razem jest. Okej. Zamknijmy drzwi. Jeśli niespotykani współpracują z armią ostatniej rzeczywistości, są głupcami. Musimy poznać prawdę, zanim będzie za późno. Daj nam trochę czasu. Okej. No i to tyle. Czyli... Niespotykani. Nowa organizacja tych złych. No dobra. Dobra. Widzimy się w lobby za chwilę.
Więc jesteśmy już w lobby i oto nasze nagrody za ten tydzień zadań, czyli ekran wczytywania zjazd syndykatu. Ktoś musi utrzymywać pokój. Zobaczmy go sobie. Czyli mamy Groma oraz Ivy na motorze. I mamy graffiti podwodna, tak, podwodna Oni. Część zestawu oświeceń, czyli mamy Mystica. I to jest wszystko. Zobaczmy, kiedy następne zadania. Znowu za 3 tygodnie. To jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Myśmy musieli 3 tygodnie czekać na kolejne rzeczy. Naprawdę, to jest jakby sama fabuła jest ok, ale te czekanie. Przecież teraz przez te kolejne 3 tygodnie nic się nie będzie działo, znowu będzie sucho. Ja nie dziwię się, że ludzie coraz więcej mówią o tym, że sezon jest fajny, ale nie ma... Ludzie, pomimo tego, że sezon jest fajny, nie mają powodów do grania. Nie za bardzo chcę im się w to grać w tym sezonie. I ja mam tak samo. Ja ostatnio wygląda tak, że ja wchodzę, zagram jedną, dwie gry, zrobię wszystkie zadania dnia, jakie tam mam i tyle. I nie chcę mi się więcej grać, bo nie mam po co. Zadań nie mam. Poziomy wbija się bardzo wolno. Gra też nie jest aż tak bardzo wciągająca. No nie wiem, jest to dziwne podejście ze strony Epica. No ale dobra. Więc 20 dni do kolejnej części zadań. I to na razie tyle. Więc mamy coś jeszcze, nie. Mamy jeszcze zadania tygodnia. Ale to są ten. Jednakże są też jeszcze, czekajcie. Są też nowe próby i tym razem próby mają nazwę pocztówkowe tournée. I ten zestaw zadań jest inny od pozostałych. I myślę, że z tego również zrobię wam filmik, ponieważ tutaj ta pierwsza linijka, te 5 zadań u góry, to są zadania, gdzie trzeba się udać w jakieś miejsce na mapie. I nie jest to oznaczone, więc prawdopodobnie zrobię wam również właśnie filmik z tych zadań, jak je zrobić, gdzie te rzeczy się znajdują, no bo nie każdy musi to wiedzieć. Ale w tym filmie to było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się w następnych materiałach. Na razie.